Witam Was z kabiny ciągnika T680 z przekładnią Dynamic Command. W tym filmiku skupimy się na najbardziej zaawansowanej funkcji tejże przekładni, czyli funkcji GSM2. Funkcja GSM2 polega na dopasowaniu obrotów silnika oraz przełożeń przekładni do zadanej prędkości przez użytkownika. Czyli wybieramy daną prędkość, natomiast ciągnik dopasowuje obroty silnika oraz przełożenie, na którym będziemy pracować. Aby włączyć tryb GSM2, należy przytrzymać przycisk Shift na dźwigni Command Grip oraz nacisnąć przycisk Auto. Po wciśnięciu tych kombinacji klawiszy mamy nowy ekran, na którym widnieją nam dwie prędkości, F1 oraz F2. Możemy sobie poruszać się między nimi poprzez naciśnięcie przycisku Shift oraz pokrętła wyboru. Pokrętło wyboru umożliwia nam również zadanie prędkości maksymalnej na danym zakresie. Czyli w chwili obecnej możemy sobie ustawić F1 8:30, F2 18 km na godzinę. Jest to maksymalna prędkość uzyskiwana w trybie polowym. Posiadamy trzy tryby pracy. Tryb polowy, tryb drogowy oraz tryb pracy WOM. W trybie pracy WOM traktor będzie dostosowywał obroty silnika oraz bieg, na którym jedziemy, do zadanej prędkości WOM. Czyli jego priorytetem będzie utrzymanie przede wszystkim tej prędkości, którą wybraliśmy. Aktywujemy sobie tryb GSM2. Będziemy operować w trybie transportowym. Jeździmy po placu, także prędkość nie będzie nam potrzebna za duża. Ustawimy sobie maksymalnie 15 km na godzinę. Minimalna prędkość, jaką system nam pozwala osiągnąć w przypadku jazdy z tą przekładnią w trybie transportowym, to 3 km na godzinę. Ustawiliśmy sobie teraz prędkość maksymalną 15 km na godzinę. Żeby ją osiągnąć, wystarczy popchnąć dźwignię do przodu i traktor jest teraz w trybie osiągania tejże prędkości. Jeśli chcemy zwolnić, wystarczy tą dźwignię pociągnąć do tyłu. W trybie GSM2 w zasadzie nie musimy używać pedału gazu. Żeby przyspieszyć, wystarczy popchnąć dźwignię Command Grip do przodu i wtedy w ten sposób uzyskujemy maksymalną prędkość, którą sobie zaznaczyliśmy. Chcemy wyhamować, wystarczy lekko ją pociągnąć do tyłu. Następnie przyspieszamy w ten sam sposób. Przekładnia sama zmienia nam biegi. Zmiany są bardzo płynne. Nie musimy używać sprzęgła w przypadku tejże przekładni. A dodatkowo system dopasowuje nam obroty silnika oraz dany bieg, tak żeby traktor pracował jak najefektywniej, jak z najmniejszymi stratami mocy. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam nieco funkcję GSM2. Jest to najbardziej zaawansowana funkcja przekładni Dynamic Command, która w pełni wykorzystuje jej możliwości. Także jeśli szukacie komfortu, zależy Wam na efektywnej pracy, to warto zastanowić się nad tym systemem. Ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!